Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Śliwka, jestem pracownikiem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na UKSW. No i dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o takich metodach wyznaczenia raty kredytu. W dużej mierze opartej o podstawy matematyki finansowej. Mam nadzieję, że takiej w miarę strawnej dla osób, które nie miały z tym zbyt dużej styczności, to będzie zrozumiałe. To jak będzie wyglądał plan tej prezentacji? No, na początku będę chciał powiedzieć coś o podstawowych pojęciach, które wiążą się ostatecznie z wyznaczeniem raty kredytu i doprowadzeniem do dojściem do ostatniego punktu w tym planie, czyli RRSO. Potrzebny nam będzie procent prosty i składany. Przynajmniej przypomnienie, jeśli nie do końca kojarzymy pojęcia. Renta matematyczna, tutaj ten przymiotnik matematyczny jest bardzo ważny w odróżnieniu od takiej klasycznej renty w ujęciu powszechnie rozumianym. Pojawią się podstawowe pojęcia związane z kredytem, metody spłaty kredytu, no i schemat amortyzacji długu jako w tej chwili obecnie obowiązujący, czy też dość często stosowany w większości banków. Na koniec myślę, że zostanie jeszcze troszeczkę czasu, żeby powiedzieć coś o RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, która jest takim wymogiem w tej chwili w każdej umowie pozwalającej ocenić koszt kredytu w dużym skrócie. No więc te podstawowe pojęcia to jest właśnie stopa procentowa, to jest procent prosty, procent składany, to jest dyskontowanie. Oprocentowanie i dyskontowanie jako dwa przeciwstawne do siebie działania. Wartość obecna, która będzie nam potrzebna do wyznaczenia renty matematycznej i ta renta matematyczna posłuży nam później do wyznaczania rat, która to rata będzie składała się z dwóch części, raty kapitałowej, części kapitałowej i części odsetkowej. I na koniec właśnie rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy 100 zł płatne dzisiaj jest warte tyle samo, co 100 zł płatne na przykład za rok? Czy możemy przyjąć, że to jest ta sama kwota i ta sama wartość? No więc oczywiście wydaje się, że nie. Z różnych powodów to, co w tej chwili najczęściej pojawia się w mediach, to jest słowo inflacja, która między innymi odpowiada za to, że wartość tych 100 zł za czas jakiś na pewno nie pozwoli nam na zakup tego samego produktu, który pozwoliłby nam dzisiaj na przykład. Więc oczywiście tak nie jest. I ta różnica między kwotą pożyczoną, a kwotą, którą musimy oddać, w skrócie można by właśnie nazwać kosztem kapitału. Czyli to jest takie wynagrodzenie, które należy się posiadaczowi kapitału, temu, który ten kapitał użycza. Tutaj w zasadzie jeszcze można zastanowić się nad samym pojęciem pożyczki i kredytu, to, który też wiąże się dość mocno z tym kosztem kapitału, to o tym jeszcze powiem troszeczkę później może. Pytanie w takim razie, skąd bierze się koszt kapitału, co jest przyczyną tego kosztu kapitału. No i można oczywiście znaleźć różne elementy, które by ten koszt kapitału generowały. Ja tutaj proponuję takie trzy podstawowe przesłanki, dla których ten koszt istnieje. Czyli pierwsza to jest odroczenie konsumpcji, a więc zamiast wydać te 100 zł na konsumpcję dzisiaj, ja w pewnym stopniu próbuję odsunąć od siebie ten proces konsumpcji o rok. No i oczywiście to jest jakiś element mojej straty. Mogę zainwestować tą kwotę, licząc na to, że za rok dostanę jeszcze odsetki,
więc w ten sposób tracę możliwość inwestycji. No i trzecia rzecz to jest ryzyko, to znaczy, jeżeli komuś pożyczam, to nie mam pewności, że ta kwota do mnie wróci. Czyli takie trzy, wydaje się, podstawowe przesłanki są istotne z punktu widzenia generowania kosztu kapitału. No i następny element, następna rzecz, która się z tym wiąże, to jest stopa procentowa. Ten koszt kapitału, czyli możemy też sobie o tym myśleć jako o pewnym wynagrodzeniu potrzebne, które się należy temu, który ten kapitał pożycza, jakoś trzeba wyrazić. Wydaje się, że takim najprostszym sposobem wyrażenia będzie wtedy procentowa wartość tego kapitału. I najczęściej jest to procent ustawiany w stosunku rocznym, czyli w ciągu roku kwota, którą pożyczyłem przy jakiejś stopie procentowej, na przykład w tym przypadku 5%, po upływie tego jednego roku powinienem dostać 105 PLN, czyli zgodnie z tym wzorem mój koszt kapitału, czy też moje wynagrodzenie, w zależności od tego, z którego punktu widzenia na to patrzymy, będzie wynosiło 5 zł. Oczywiście można sobie o tym też myśleć jako o odsetkach. I w pewnych sytuacjach wręcz nawet, w pewnych kontekstach wręcz nawet należy traktować to jako odsetki od pożyczonej kwoty. No i z tym się wiążą właśnie te dwa procesy. Pierwszy to jest oprocentowanie, które możemy sobie zdefiniować w ten sposób, że jest to pewna funkcja, która działa na dzisiejszej wartości kapitału i która przekształca nam tą dzisiejszą wartość kapitału w przyszłą wartość kapitału. Czyli przy stopie 5% to 100 zł dziś będzie za rok warte 105, będzie wynosiło za rok 105 zł. I w drugą stronę oprocentowanie, proces odwrotny do oprocentowania, to jest oczywiście dyskontowanie, czyli chcielibyśmy wiedzieć, ile dziś warta jest kwota, którą dostaniemy za czas jakiś. Czyli wartość, funkcja, która przekształca przyszłą wartość kapitału w dzisiejszą wartość kapitału, to będzie ten proces dyskontowania, działanie w drugą stronę. Ten proces nam się przyda troszeczkę później jeszcze przy rencie i przy tak zwanym współczynniku dyskonta. Dobrze, to teraz co z procentem? No więc, jeżeli oprocentowanie jest na jeden rok, to tu sytuacja jest dość prosta. Wiemy, że odsetki będą wyznaczane w sposób jednoznaczny. Natomiast co w sytuacji, kiedy tych okresów jest więcej? No i wtedy mamy dwie możliwości. Albo inwestujemy odsetki ponownie w przyszłości, w kolejnych okresach, albo nie inwestujemy. Jeżeli nie inwestujemy, czyli proszę, jeżeli nie inwestujemy, to mówimy wtedy o oprocentowaniu prostym, albo tak zwanym procencie prostym. Jeżeli inwestujemy, to mówimy o procencie złożonym. Oprocentowanie złożone, czyli procent składany w skrócie. Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że mamy lokatę 100 zł na okres 2 lat przy stopie procentowej 5% i dzisiaj inwestujemy 100 zł. Pierwszy schemat to będzie dotyczył właśnie oprocentowania prostego, drugi schemat będzie dotyczył oprocentowania składanego. Czyli jeżeli wkładamy dzisiaj 100 zł w przypadku oprocentowania prostego, no to za rok mam oczywiście 100 plus tą naszą nagrodę, czyli 5% ze 100, czyli 105 zł. Natomiast co się dzieje w kolejnym roku? Znowu do tych 100 zł, które już mieliśmy, plus oprocentowania 5%, plus 5% zysku z poprzedniego roku, dokładamy jeszcze 100 zł, które również jest oprocentowane na poziomie 5%. Czyli w sumie po prostych rachunkach dostajemy 110 zł. Czyli krótko mówiąc, nie powiększamy kapitału o odsetki, które są naliczone w poprzednim roku. W przeciwieństwie do procentu składanego, w którym oczywiście po roku sytuacja jest analogiczna jak w przypadku procentu prostego, tu się nic nie zmienia, natomiast dodatkowo jeszcze inwestujemy tą nadwyżkę, którą uzyskaliśmy w roku poprzednim, czyli dochodzi jeszcze 5%
5% stawka z inwestycji z poprzedniego roku. Ostatecznie po też prostych rachunkach dostajemy, że za dwa lata 110,25 groszy, czyli ten kapitał jest powiększony o odsetki, które zostały naliczone w poprzednim roku. I w dalszym ciągu można ten schemat opisać bardzo prostymi wzorkami. Jeżeli przyjmiemy, że KN to jest wartość kapitału początkowego K0 po N latach, mamy ustaloną stopę procentową na poziomie R, zakładamy, że te płatności są roczne, no to wówczas procent prosty K z indeksem N, który mówi o numerze okresu, w którym ten kapitał wyznaczamy, i indeksem górnym P, który mówi, czy to jest proste, czy oprocentowanie proste, czy składane, no to w przypadku oprocentowania prostego mamy kapitał początkowy razy 1 plus wielokrotność od oprocentowania, gdzie ta wielokrotność jest zgodna z liczbą okresów. W przypadku oprocentowania składanego mamy sytuację podobną, tylko zamiast wielokrotności oprocentowania mamy tutaj czynnik podnoszony do n tej potęgi. No i na przykład dla R równego 5%, no to różnica pomiędzy zastosowaniem oprocentowania składanego i prostego jest równa 0, ponieważ to jest dokładnie ta sama kwota. No ale po dwóch latach już ta różnica jest troszeczkę większa, już w ogóle jest różna od zera, jest dodatnia, czyli domyślamy się, że ten procent składany daje nam trochę wyższą nagrodę za inwestycje niż procent składany daje nam wyższą nagrodę za inwestycje niż procent prosty. No i to w tym przypadku wynosi 0,25 złotego, czyli 25 groszy. No to pytanie, ile będzie po 5 latach? To jest chyba bardzo prosty rachunek. Można sobie wykonać go samodzielnie. No może nie w Może by się przydała kartka papieru, ale na pewno w kalkulator wystarczy. No i jeżeli wykonamy ten prosty rachunek, no to okazuje się, że tutaj ta różnica już jest troszkę wyższa i zyskujemy dodatkowe ponad 2,5 zł na takiej inwestycji. W przypadku zainwestowania właśnie z uwzględnieniem oprocentowania składanego. Dobrze, to mamy z grubsza omówiony procent prosty i składany. To teraz przejdźmy do następnego elementu, który będzie nam potrzebny i który pozwoli nam wyznaczyć pewną wartość niezbędną do wspinania się w tej piramidzie, czy też powiedzmy na tej górze do uzyskania kredytu, do wyznaczenia raty kredytu. Ten proces to dyskontowanie, czyli wiemy już, jak wygląda oprocentowanie, jak działa. Mam dzisiaj kwotę, wiem, ile wynosi oprocentowanie, ile wynosi procent prosty. Dostaję za jakiś czas, za ustalony czas, na przykład za rok, kwotę, którą dostałem, plus nagrodę, czyli oprocentowanie. Kolejny okres, kolejne oprocentowanie i tak dalej. Natomiast dyskontowanie to jest działanie dokładnie w drugą stronę, czyli wiem, ile dostanę w przyszłości i chciałbym wiedzieć, ile tak naprawdę wynosi dzisiaj w przyszłości, czyli na przykład za N okresów. No więc znowu można rozpatrywać dyskontowanie typu prostego, czyli jeżeli wzorek, który pojawił się na poprzednim slajdzie, mówił nam o tym, że kapitał w przypadku procentowania prostego po n okresach to jest kapitał początkowy razy 1 plus rn, no to bardzo łatwo wyznaczamy stąd, ile ten kapitał początkowy powinien wynosić, jeśli wiem, że mój przyszły kapitał KNP będzie wynosił właśnie tyle. Wystarczy go podzielić przez 1 plus wielokrotność stopy procentowej, gdzie ta wielokrotność to jest liczba okresów. W przypadku dyskontowania złożonego sytuacja jest bardzo podobna, czyli też wiem, ile wynosi K0, ile wynosi kwota oprocentowania składanego za N okresów. Wiem, jakie jest oprocentowanie, w związku z tym mogę też bez kłopotu wyliczyć tą kwotę początkową z uwzględnieniem właśnie tego czynnika 1 plus R, 1 przez 1 plus R do N. Ten czynnik 1 przez 1 plus R do N, on jest dość ważny, a szczególnie 1 przez 1 plus R, ponieważ będzie nam potrzebny za chwilę przy wyznaczaniu wartości renty.
i będziemy go nazywali współczynnikiem dyskonta. Zazwyczaj określa się go literką V. Trochę od wartości present value. Dobrze, to teraz próbujemy przyjrzeć się temu zagadnieniu pod tytułem renta matematyczna. No i mamy tutaj takie trzy typy ciągów. Można się zastanowić, jakie są cechy charakterystyczne tych ciągów. No więc łatwo zauważyć, że ten pierwszy ciąg to tak naprawdę, no właśnie, co jest jego cechą charakterystyczną? Tak, stała różnica wynosząca 2. Natomiast co jest cechą charakterystyczną drugiego ciągu? Tak, w przypadku tego pierwszego widzimy, że wystarczy dodać stałą wartość 2 i kolejne wyrazy powstają poprzez poprzedni plus właśnie ta stała wartość 2. W przypadku drugiego zauważamy, że tutaj wystarczy tym razem pomnożyć przez stałą wartość, którą wynosi 1/4 i każdy następny jest iloczynem poprzedniego razy ten stały czynnik 1/4. Tam mieliśmy stały składnik, a tu mamy stały czynnik. Natomiast w przypadku C, no to już jest zagadka, trzeba się chwilę zastanowić. Ale nas interesuje w zasadzie ten A i B. Ten pierwszy, czyli to będzie tak zwany ciąg arytmetyczny ze stałą różnicą, natomiast ten drugi to będzie ciąg geometryczny ze stałym ilorazem. I to właśnie ten drugi będzie nam potrzebny do tego, żeby wyznaczyć na początek ciąg sum częściowych, czyli sumować te wszystkie składniki, które A1 do AN, z których każdy daje się wyrazić właśnie jako A1 i iloczyn z jakimś stałym czynnikiem Q. I jeśli założymy, że to Q jest różne od 1, to da się tą sumę sprowadzić do bardzo prostej postaci, tutaj podanej tym wzorkiem drugim, czyli A1, 1 minus Q do N tej przez 1 minus Q. I mając taki sumę, ciąg sum częściowych SN-a, możemy przejść do już do definicji renty matematycznej. Generalnie renta to jest powszechnie znane pojęcie i raczej dotyczy takich płatności związanych z ZUS-em. Charakteryzuje się tym, że jej wypłaty są regularne, czyli na przykład co miesiąc, co rok, co kwartał, co tydzień. I takich przykładów regularnych ciągów płatności jest całkiem sporo. Na przykład czynsz, pensja, spłata kredytu i tak dalej. Dokładając do tego przymiotnik matematyczna, będziemy rozumieli przez to pojęcie taki ciąg płatności okresowych, wszystko jedno, czy to będą wpłaty, czy wypłaty, w których odstępy czasu będą identyczne, czyli równe odstępy czasu będą tutaj charakteryzowały tą naszą rentę matematyczną. To może być właśnie co miesiąc, co rok. Za chwilę będziemy się bardziej koncentrowali na takich danych rocznych. Więc mamy zdefiniowane pojęcie renty matematycznej. No i analogicznie jak w przypadku wcześniejszego procentowania, możemy też rozróżnić co najmniej dwa typy tej renty. To jest tak zwana renta płatna z góry i renta płatna z dołu. Czym się różnią? No różnią się, to co jest wspólne, to moment zawarcia umowy. W obydwu przypadkach moment zawarcia umowy jest w tej samej chwili zero. Natomiast różni je moment wpłaty albo wypłaty. W przypadku renty płatnej z góry pierwsza płatność przypada na początek okresu zerowego, czy w ogóle na początek okresu tego stałego, który z tą rentą jest związany, na przykład rok, miesiąc, kwartał. Natomiast w przypadku renty płatnej z dołu ta płatność wypada na koniec tego okresu, właśnie roku, czy miesiąca, czy kwartału. I to są właśnie te jedynki, które tutaj zostały zaznaczone pod diagramami. Czyli zakładam, że płatność jest w wysokości jednej jednostki, jednego PLN-a na przykład, czy powiedzmy jednej złotówki. I w przypadku renty płatnej z góry
pierwsza płatność będzie miała miejsce na początek tego okresu, a jeżeli to będzie renta płatna z dołu, no to ona będzie miała miejsce na koniec tego okresu. To jest różnica. Nas będzie interesowała ta druga część, czyli renta płatna z dołu, z której będziemy korzystali za chwilkę do wyznaczenia raty. To, co jest ważne, to umiejętność wyznaczenia wartości tej raty. No i teraz tak, w przypadku renty płatnej z dołu wartość obecna raty dla wypłaty numer 1, no to jest oczywiście wartość tej raty pomnożona przez ten współczynnik dyskonta V, czyli 1 przez 1 plus R. Dla wypłaty numer 2 domyślamy się, że to jest RV kwadrat, czyli właśnie R przez 1 plus 1 plus 1 przez 1 plus R do kwadratu i tak dalej. Czyli dla wypłaty N tej to będzie R wartość raty razy 1 przez 1 plus R do N tej. I wartość obecna wszystkich takich wypłat, przy założeniu, że to R jest równe 1, daje się zapisać za pomocą takiego symbolu aktuarialnego, którego w prawym dolnym rogu ta pierwsza część opisuje liczbę rat, a ta druga część opisuje oprocentowanie, wielkość oprocentowania. No i to jest też oczywiście klasyczny ciąg geometryczny. Elementy tego to są ciągi geometryczne, a AN to jest szereg geometryczny, który daje się sumować do postaci opisanej wzorem 3, czyli 1 minus V do N tej przez R. Mamy już zdefiniowaną wartość obecną tych wszystkich wypłat i możemy przejść do jakiegoś przykładu. Czyli chcemy zobaczyć, ile wpłacając 100 zł w przypadku renty płatnej z dołu przez 3 lata i oprocentowaniu 10% uzyskamy na koniec tego 3-letniego okresu. Możemy podać jakieś szacunkowe wielkości? Czyli na koniec pierwszego okresu wpłacamy 100, na koniec drugiego okresu dopłacamy 100 z uwzględnieniem oprocentowania poprzednich 100, które już pracowały i na koniec trzeciego okresu dopłacamy kolejne 100 z uwzględnieniem pierwszej setki z końca pierwszego okresu, która już pracuje przez 2 okresy i tej drugiej setki, która została wpłacona na koniec drugiego okresu i też pracowała przez ten jeden okres. Czyli mamy 3 wpłaty. I zastanawiamy się, ile w takim razie ostatecznie mamy na koncie po tych 3 okresach. No to chyba przydałby się jakiś kalkulator. Chyba, że jakoś szacunkowe wielkości możemy podać. Jak mamy 3 stówy za każdym rokiem, to przynajmniej więcej niż 3 stówy. No to jasne, to oczywiste, bo oprocentowanie jest dodatnie. 10% od pierwszego roku, tak? Tak. Już mamy 110, czyli jeszcze mamy 300, już mamy 310. Później jeszcze mamy 10% od tego następnego, na koniec drugiego okresu mamy już 10% od 110 i 10% od 100. Tak, tak, tak. No bardzo dobrze. No to jak się razem poskłada, no to jest 331, tak? 121, bo to jest 11 do kwadratu, tak? Czyli tam 1,1 do kwadratu i jeszcze dodatkowo 1,1, czyli 331. Jeśli to jest oczywiście wartość dla R równego 1 albo właśnie 331 przy założeniu, że wpłacaliśmy 100 PLN. Dobrze, to mamy rentę płatną z dołu, no i teraz możemy przejść do tego kredytu. Po pierwsze, pojęcia związane z kredytem. Tutaj jest chyba trochę zamętu, bo a może i nie, ponieważ potocznie zarówno kredyt, jak i pożyczkę utożsamia się. Czy to tak jest? Natomiast od strony takiej formalno-prawnej to są troszeczkę inne pojęcia, a za tymi innymi pojęciami stoją instytucje, z którymi, czy też ten, kto tych pieniędzy użycza. Czyli jeżeli mówimy o kredycie, to znaczy, że myślimy o banku, który
udziela takiego kredytu. Natomiast jeżeli mówimy o pożyczce, no to raczej myślimy o takiej nieformalnej formie pożyczenia pieniędzy, na przykład od kogoś z rodziny, albo od sąsiada, albo od jakiejś innej firmy, która niekoniecznie musi być instytucją typu bankowego. To, co jest ważne w przypadku kredytu, to jest oczywiście umowa i szczegóły, które z tą umową się wiążą. No i te wszystkie szczególiki, które tam są zawarte, bardzo polecam przeczytać dość uważnie i stwierdzić, czy akceptujemy, czy nie. Ja wymieniłem tutaj tylko kilka takich najważniejszych kwestii związanych z tym, z tą umową, czyli po pierwsze, kto jest stroną umowy, jaki jest cel kredytu, jaka jest wysokość kredytu, jaki jest koszt kredytu, czyli związane z tym oprocentowanie, ale również te wszystkie dodatki, które się tam z tym wiążą, czyli marże, prowizje narzucane przez tego, kto tych pieniędzy użycza, w którym momencie kredyt startuje i w którym się kończy, jaka jest wartość raty kredytu, jaki się reguluje, no i oczywiście ewentualne jeszcze dodatki w postaci karencji, ewentualnie obsługi. Ratę kredytu będziemy dzielili na dwie części, czyli zakładamy, że to jest moja rata i ona się składa z części kapitałowej, czyli ta, która spłaca właściwy kapitał pożyczony, i z części odsetkowej, która tak naprawdę jest tym, co można powiedzieć, jest wynagrodzeniem dla instytucji udzielającej tej pożyczki, czy też tego kredytu. Czyli to jest tak zwany koszt kredytu. Skąd bierze się sposób spłaty kredytu? No to on bazuje na tak zwanej zasadzie równoważności kapitałów, czyli jeżeli mamy kapitał pierwszy i kapitał drugi, to mówimy, że te dwa kapitały są równoważne w momencie T, w tym momencie, w którym oczywiście są one dostępne, jeżeli ich wartości przeliczone na ten moment T są takie same, są identyczne. I to jest taka zasada równoważności kapitałów, która jest wykorzystywana właśnie do tej zasady równoważności wysokości zobowiązań i rat, które te zobowiązania spłacają. Zakładamy, że D0 to jest nasza początkowa wartość kredytu, który zaciągamy na N okresów i z ratami RT, gdzie T będzie tutaj indeksem opisującym numer okresu. Dodatkowo zakładamy, że w tym okresie jest stała stopa procentowa. I teraz ta zasada równoważności dla zobowiązań wygląda następująco. Zadłużenie o wartości w chwili zerowej powinno być równe czemuś, co mogę nazwać ciągowi rat, które spłacają to zadłużenie. Oczywiście przy warunku, że kapitał tego, który udziela i spłaca kredyt, są równoważne względem tej zasady równoważności kapitałów. Jak sprawdzić równoważność kapitałów? Trzeba po prostu porównać na moment początkowy wielkość zadłużenia i raty spłacające. Czyli z jednej strony mamy wielkość zaciągniętego kredytu, a z drugiej strony mamy raty przeliczone, rata pierwsza, ponieważ jest to pierwszy okres, to podzielona przez 1 plus R, czyli tam R1 razy współczynnik dyskonta V, plus R2, rata z drugiego okresu, podzielona przez 1 plus R do kwadratu, no i rata z n-tego okresu, 1 plus R do n-tej, czyli przeliczone wszystko na moment zerowy, na chwilę zerową. Co można wyrazić też właśnie w takiej skróconej wersji w postaci sumy. Dobrze, to jak już mamy zdefiniowaną metodę spłacania, no teraz może się zastanowić, w jaki sposób ten kredyt spłacić. I istniało na przestrzeni wieków oczywiście dużo różnych podejść. W średniowieczu na przykład uważano, że za pożyczony kapitał nie należy się żadne oprocentowanie, no bo to nie jest nic materialnego. Dopiero w renesansie zaczęły się pojawiać takie pomysły, że
ponieważ to pieniądz jednak jest wysiłkiem, związany z jakimś wysiłkiem, w związku z tym należy się też temu, który ten pieniądz pożycza, a nie obraca nim, dodatkowe wynagrodzenie. No i tu jedna z takich pierwszych reguł, bardziej sformalizowana, to była tak zwana reguła sprzedawcy, która głosiła, że pierwsze N-1 rat to są raty kapitałowe, natomiast ta ostatnia rata była ratą i kapitałową, i odsetkową, to znaczy zawierała w sobie też część odsetkową. Drugi sposób spłaty kredytu, też który cieszył się jakimś powodzeniem przez pewien okres, to była taka reguła 78, tak zwana metoda ułamka prostego, gdzie kredyt roczny spłacany był w 12-miesięcznych ratach i odsetki były naliczone miesięcznie na koniec każdego miesiąca, zgodnie z taką regułą, że na koniec pierwszego miesiąca spłata odsetek wynosi 12,78, na koniec drugiego miesiąca 11,78, no i oczywiście na koniec ostatniego 1,78 tych odsetek. I z tego wszystkiego chyba w tej chwili najczęściej stosowany jest tak zwany schemat amortyzacji, przy czym on też jest w dwóch wersjach. I o tych dwóch wersjach powiem. Na początek może ogólna idea. Ratę kredytu, jak pamiętamy, możemy w chwili T rozłożyć na dwie części. Na część kapitałową spłacającą zadłużenie i na część odsetkową, która jest wynagrodzeniem dla tego, który ten kredyt, dla tego, który tych pieniędzy użyczył. Można zapisać to w postaci takiej tabelki, w której w pierwszej kolumnie mamy numer okresu od zerowego. Powiedzmy, że zaciągnęliśmy kredyt na 4 okresy z jakąś stopą procentową R, więc mamy okres zerowy do okresu czwartego. Ostatni wiersz to będzie wierszem podsumowania. Mamy wartość raty w każdym z tych okresów, czyli od pierwszego do czwartego. I ta rata już, jak pamiętamy, rozkłada się na część odsetkową, część kapitałową, czyli R01 plus RK1 daje R1. A ostatnia kolumna mówi nam o saldzie długu. Początkowo nasz dług wynosi D0, czyli to jest ta kwota zaciągnięta. W pierwszym okresie saldo długu spada. Od kwoty zaciągniętej, od D0, odejmujemy pierwszą część raty kapitałowej. Część raty kapitałowej spłaconą w pierwszym okresie. W kolejnym, drugim okresie od pozostałego salda długu, czyli D1, odejmujemy znowu tę część kapitałową, którą spłaciliśmy w drugim okresie i tak dalej, aż dojdziemy do zera, czyli od przedostatniego salda długu odejmiemy ostatnią część raty kapitałowej. To powinno nam dać zero. I teraz ostatni wiersz to jest właśnie to nasze podsumowanie, czyli suma wszystkich rat powinna być równa sumie rat odsetkowych i sumie rat kapitałowych. Przy czym suma rat kapitałowych powinna nam dać ten dług, wartość zaciągniętego kredytu, natomiast suma rat odsetkowych powinna nam dać informację o wielkości wynagrodzenia, która się należy temu, który ten kredyt zaciągnął. Czyli to RT to jest wtedy suma całkowitych kosztów poniesionych, związanych z zaciągniętym kredytem. To jest taki ogólny schemat, zapis, a teraz przejdziemy do dwóch klasycznych podejść. Pierwsze to tak zwany schemat ze stałą częścią kapitałową. Załóżmy, że mamy kredyt w wysokości 10 tysięcy i chcemy go spłacić w 4 ratach. To są raty akurat kwartalne. Stopa procentowa dla każdego kwartału wynosi 6%, w związku z tym roczna jest równa 24%. No i teraz pytamy, ile wynosi rata i ile trzeba będzie zapłacić temu, który tego kredytu udzielił, czyli jaki będzie koszt kredytu. No więc pierwsza rzecz, ponieważ jest to stała część kapitałowa, to sytuacja jest dość prosta, bo ratę kapitałową wyznaczamy dzieląc saldo, czy dzieląc wielkość zaciągniętego kredytu przez liczbę okresów. Dostajemy 2,5 tysiąca złotych tej części kapitałowej. No i teraz trzeba doliczyć do tego odsetki, czyli w okresie pierwszym
część odsetkowa, no to będzie 6% z zaciągniętego kredytu, czyli 600 zł. Czyli pierwsza rata to będzie rata odsetkowa w wysokości 600 zł plus rata kapitałowa w wysokości 2,5 tysiąca zł, czyli pierwsza rata to jest 3100. W drugim okresie wyznaczamy znowu ratę odsetkową, oprocentowanie jest stałe, ale saldo długu już jest mniejsze, wynosi 7,5 tysiąca. Bo już spłaciliśmy 2,5 tysiąca. W związku z tym odsetki wynoszą 450, no i rata będzie wynosiła wtedy 450 plus stała część kapitałowa 2,5 tysiąca, czyli 2950 i tak dalej. I w ostatnim okresie odsetki będą wynosiły 150 zł, zostaje nam do spłacenia tylko 2,5 tysiąca. Odsetki w wysokości 150 zł plus część kapitałowa 2,5 daje nam 2650. Możemy to zapisać w postaci schematu, który jest bardzo wygodny, korzystając z tego, co już się wcześniej pojawiło. Czyli właśnie w pierwszej kolumnie mamy numer okresu. W pierwszym wierszu mamy tylko informację o wielkości zaciągniętego długu. I w kolejnych kolumnach mamy wysokość raty, która to rata składa się z części, części odsetkowej i z części kapitałowej. Tutaj część kapitałowa miała być stała, w związku z tym wszędzie wynosi 2,5, w każdym okresie wynosi 2,5 tysiąca. No i po dołożeniu do tego odsetek daje nam właśnie tą ratę RT. Po zsumowaniu dostajemy informację o tym, że kredyt został spłacony. Tutaj część kapitałowa zsumowana wynosi 10 tysięcy, czyli tyle, ile zaciągnęliśmy. Odsetki wynoszą 1500, czyli to jest nasz koszt, który ponieśliśmy w związku z tym kredytem. No i generalnie suma rat wyniosła 11500. Więc to jest jedna z metod wyznaczania raty kredytu. Za chwilę powiem o drugiej i spróbujemy jeszcze je porównać szybko. Która z nich jest oczywiście korzystniejsza i w zależności od tego, z której strony na to patrzymy, czy z punktu widzenia tego, który użycza pieniędzy, czy z punktu widzenia tego, który z tych pieniędzy korzysta. No to teraz zakładamy, tam była stała część kapitałowa, a tutaj będzie stała rata. To jest ten sam przykład, czyli też zaciągamy kredyt na 10 tysięcy, stopa procentowa 6, 4 kwartały. Tutaj już będzie nam potrzebna wartość obecna tej renty płatnej z dołu przez właśnie 4 okresy. No to wyznaczamy jej wielkość, 4 okresy, 6%, przeliczając ją na chwilę początkową, czyli dla pierwszego okresu, dla drugiego okresu, trzeciego i czwartego. W sumie dostajemy wartość wynosi 3,4561. No i mając tę wartość możemy wyliczyć stałą ratę, czyli podzielić wielkość kredytu, wartość kredytu zaciągniętego przez tę wartość renty płatnej z dołu, czterokresowej. Dostajemy stałą ratę w wysokości 2885,91. No i wracamy z powrotem do naszego schematu. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało w schemacie. Tym razem pierwsza kolumna jest oczywiście identyczna, ale w drugiej kolumnie już mamy stałą, tę samą wartość raty. Wyznaczamy wielkość oprocentowania, wiemy już jak. No i odejmując od raty część, od stałej raty część odsetkową, dostaniemy część kapitałową. I ta część kapitałowa będzie nam spłacała w tym okresie saldo długu. Czyli od 10 tysięcy odejmujemy 2285,91, dostajemy właśnie 7714,09 i postępując rekurencyjnie dochodzimy do ostatniego okresu, w którym spłaciliśmy już cały dług, jesteśmy tu na zero, część kapitałowa wyniosła dokładnie tyle, ile powinna, czyli 10 tysięcy, część odsetkowa wyniosła 1543,68 i całość 11543,68. No to teraz, jak porównamy to z tą częścią, z tym pomysłem, ze stałą częścią kapitałową, no to widzimy, z którego punktu widzenia i dla kogo korzystniejszy jest który schemat, tak? Z punktu widzenia klienta, on by wolał
wybrać sobie schemat z... Który? No ten ze stałą częścią, tak. Ten ze stałą... Przepraszam. Ten ze stałą częścią kapitałową oczywiście, bo tutaj jego koszt to tylko 1500 zł. Natomiast w przypadku stałej raty jego koszt jest już troszeczkę wyższy. No ale oczywiście bank zdecydowanie woli schemat amortyzacji ze stałą ratą. Dobrze, to na koniec jeszcze jeden element związany z kredytem dotyczący wyboru ofert różnych, które na rynku są dostępne. To się wiąże właśnie z tą roczną stopą oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To jest taki miernik, który nie tak dawno został już formalnie wprowadzony ustawowo do wszelkiego typu materiałów dotyczących kredytów. Po to właśnie, żeby osoba, która nie jest do końca zorientowana w tych niuansach wyznaczania wartości kredytu, była w stanie porównać oferty. I załóżmy, że mamy taką sytuację. Kredytobiorca zaciąga kredyt w banku w wysokości 2000 na 2 lata i on zostanie spłacony po 8 kwartale w wysokości 2400. Pytanie, ile będzie wynosiła roczna, rzeczywista roczna stopa oprocentowania? No więc korzystamy znowu z tej zasady, która już się pojawiła wcześniej, czyli zrównoważonej wysokości długu i wysokości spłaty, czyli to, co spłaciliśmy, to, co wpłaciliśmy czy spłaciliśmy, powinno być równoważne wielkości długu. W tym przypadku mamy jedną płatność D1 wynoszącą 2000 i jedną spłatę wynoszącą 2400. T1 jest równe 0, tutaj tau jest równe 8 przez 4, 8 kwartałów przez 4, czyli daje nam to 2. I po podstawieniu do wzorów dostajemy, powyższego wzoru dostajemy proste równanie do rozwiązania, z którego po wyliczeniu R dostajemy, oprocentowanie R dostajemy, że to oprocentowanie wynosi 9,54%. 9,54% mniej więcej. Czyli tutaj roczna stopa oprocentowania jest troszeczkę poniżej 10%. To teraz drugi przykład. Kredytobiorca zaciąga kredyt w banku w wysokości też 2000 na okres 2 lat i on zostanie spłacony w 2 ratach. Po 4 kwartale w wysokości 1200 oraz po 8 kwartale w wysokości 1000 zł. I dodatkowo za udzielenie kredytu bank będzie pobierał prowizję w wysokości 100 zł na początku uruchomienia kredytu. Pytanie, czy taka oferta jest korzystniejsza od tej oferty z poprzedniego przykładu. No więc znowu musimy wyznaczyć tą roczną rzeczywistą stopę oprocentowania, żeby można było te dwie oferty porównać. Zatem korzystając z tych wzorków, które już się wcześniej pojawiły i korzystając z wartości, którą już wcześniej policzyliśmy w przykładzie pierwszym, zobaczmy, jak to jest tutaj. Po pierwsze, dług wynosi w dalszym ciągu 2000, natomiast spłacamy go w dwóch ratach. S0 właściwie to tą prowizję, którą trzeba też uiścić, oznaczamy jako właśnie jeden z elementów spłaty. Czyli S0 to jest prowizja na początek okresu, S1 to jest pierwsza spłata i S2 to jest ta druga spłata. Po czwartym i po ósmym kwartale. No i odpowiednio dopasowujemy też okresy, czyli T1 równe 0, TAU1 równe 0, TAU2 równe 1 i TAU3 równe 2. Sprowadzamy to do, wprowadzamy dane do naszego wzoru na równoważność tych spłat i po
prostych rozwiązaniach, po wyznaczeniu, po rozwiązaniu prostego równania kwadratowego dostajemy pierwiastki. Oczywiście interesują nas tylko te, które są dodatnie, czyli interesuje nas to rozwiązanie większe od zera i to rozwiązanie daje nam kwotę, daje nam oprocentowanie na poziomie 10,7%. Także z tego wniosek, że ta propozycja banku jest droższa niż poprzednia. Dlatego jeśli mielibyśmy do wyboru dwie oferty, to zdecydowani byśmy się raczej na tę drugą. I tu można się zastanowić, dlaczego ta druga oferta jest droższa. No to pewnie kierowalibyśmy swój wzrok na tą prowizję, którą trzeba tam dodatkowo jeszcze uiścić. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o wyznaczanie rat. Dziękuję za uwagę. Ewentualne materiały, jeżeli byli Państwo zainteresowani, można znaleźć jeszcze w tych trzech pozycjach, które tutaj są widoczne. Dziękuję.